A to nie stoi. Pan to będzie się przesunął. Z obchodów, to nie jest
tylko to, żeby zdobyć pieniądze. To przecież chodzi o to, żeby jakiś był z tego realny pożyczek. I po prostu, no nie wiem, ja apeluję do radnych, którzy stanowią większość dzielnicy rządzących, że jeżeli po prostu uważają, że oni wiedzą lepiej, to nie ma wiązku komisji architektury, nie będzie komisji architektury, to po prostu stała jasna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos? Pan Dariusz, proszę. Czy Thank you.
Dziękuję. Proszę Państwa, we głosy kolejno się zapisały. Pan Baron już był. Teraz jest Pani Starzyńska, Pan Jakubowski, Pan Pałowski, Pan Baron Sonia, Pani Tyle Kija. Pani Starzyńska, bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że mam udział w dwóch komisjach antykultury. Jedna dotyczyła mowy, druga nie pamiętam. Byłam zażenowana zachowaniem Otóż w momencie, kiedy przewodniczący czyta porządek prawa, panowie zaczynacie dyskusję, ale to są pan, który dyskusji jest w sprawie rowerów czytał 20 minut. Mnie nie było wstyd za was, bo porządek obrad jest porządek obrad, to jest to, co robimy ciągle, natomiast dyskusja nie spora. Stąd według mnie przeciągami ja nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła zabrać głos w porządek obrad, trwa 40 minut co najmniej, ponieważ panowie mieli słowo. To jest pierwsza sprawa. Druga, jedyne co ja osobiście mogę zarzucić panu Ogierdowi jako przewodniczącemu, który jest zamienny. Ponieważ nie chcę tutaj używać brzydkich słów, bo jest nabywane, ale to jest dla mnie tak lekko za mordy, żeby się przydało. To jest niepoważne, co panu robicie na to są niekończące. Ja wiem, że to są bardzo trudne tematy. Ja to rozumiem, ale po prostu jest nie do pomyślenia, panowie się przyczynujecie, zmienia się. To jest po prostu taka przyczyna poważna. Natomiast co do ministra mówiła w ostatniej sesji, to powiem też, że jestem zażenowana nie zachowaniem tej grupy, która można było bardzo zrozumieć, tylko właśnie tak. Ponieważ to panowie wybór najczęściej wprowadzacie poprawki do polityki własnej komisji i nic wtedy nie krzyczy skandal, hańba i odpowiedzi. Nikt nie robi wyjska takiego, jak mówiliście panowie. I chciałam zapytać, na jakiej podstawie, dlaczego ustępujecie sobie tylko i dla siebie wyłączność do składania poprawki. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Ja zwłaszcza od pana polityki, jak to za komuny bywało, bo ja do pani Piotrowskiej informowałem, że teraz wyjdzie z ziemi zgodników i nie informuję pana przewodniczącego, że zadzwoniłem do pani Piotrowskiej. Nie informuję pana sędziego, nie informuję pani, nie informuję daty. Nie protokołuję, tylko przekażę. Jeżeli złożycie panowie wniosek o rozwiązanie komisji, będę za. Postuluję to od roku. Potrzebę tej komisji z różnych powodów, ale również taki, że było mi wstyd za zachowanie niektórych z nas przy gościach. Przy gościach. Żerujące scenę, śmieją się z nas, widzicie, śmieją się. Proszę zadzwonić do pani Piotrowskiej, posłuchać co o nas wszystkich myśli. Jak szczerze rozmawiam. Jesteśmy pośrednictwem tego miasta i jestem za rozwiązaniem tej komisji. Byłem już, rozmawiałem z panem Ogierdem przed tą sesją, żeby tą komisję rozwiązać, ale pan Ogierd powiedział, nie róbmy tego, bo będzie to odczytywane jako zemsta za to, że złożono wniosek o odwołanie mnie, to może jeszcze nie złożono. Będziecie panowie mieli poparcie moje, jeżeli padnie wniosek o rozwiązanie tej komisji. Dziękuję. Ale poruszone zagadnienie. Pytanie nie, ale zagadnienie poruszone. Cytowałem panu statut. Zgadza się na pytania, a nie na zagadnienie. Nie, na zagadnienie miał pan nie paragrafem. Nie umie pan czytać. Zrozumiem. W progu działania Rady i Komisji Architektury pan Zeszek, jak mówił pan Zeszek, określałem się bardzo wysokim punktem zgody z kompromisem. Jak można z tym kompromisem zrozumiał, jeżeli na początku minionego roku, a propos tych środowiskowych aktów do protestu, się sprawą tak uwaga przewodniczącego pana ministra komisji. Pan Zeszek organizuje objazd z udziałem pani Piotrowskiej remontu chodników i zapraszam do tego objazdu pana Jakubowskiego. Nie informuję o tym objeździe. Na początku ubiegłego roku. Czytam sam pan rozmowie z panem Szymonem, ale teraz ja powiem, że tam
Którą wydaje się blisko 2 miliony złotych, pomiędzy 1,5 miliona a 2 miliony złotych na remont chodników. Daliście radę mówić o przepani, są takie odniesienia, między innymi takie odniesienia, które w ogóle nie były poruszane na forum Komisji Architektury. Jeżeli zgłasza się na początku swojej pracy w kadencji, mówi się panu sędziemu, może współpracę z forum gminy, to uważam, że ślad za taką deklaracją muszą być bardzo dowolne. Przytoczyłem ten obiad bardzo wąski. On został obalony na szczęście. Doszło do kolejnego obiadu, jeszcze do następnego. I wykazywali się, że to nie ma sensu. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, ale tu pierwszy w 12 regionów kuli wszystko prawicy rankingowe przegłosowali. Mało jest nic, którzy w Karabinowa to przeczytanie, to się zostanie utrzymane. Żeby unikać listę rankingową, tak jak to Państwo zrobiliście ostatnio, trzeba było rozmawiać, przedłożyć własne propozycje, uczestniczyć w obchodach. Tego niestety nie było. Jeżeli pan sędzia mówi o kwalifikacji, ma poszukiwać zorganizowania objazdu samochodem z obchodem z ekipą i troszkę go nie zrealizować. Czyli wprowadzać do nich właśnie jednym drugim potrzebem. Wybrałem przyszłanie inspektor Biedrzowski z Sokiełką. To należy powiadomić całą radę. To należy powiadomić całą komisję. Panie Kubowski, proszę mi o numer telefonu do Panie Biedrzowski. Proszę o punktach na ręce. Przekazałem, że jest zmuszenie pokał. To są na problem. Ja jestem w stałym kontakcie z inspektorami w Biedrzu. To tak jak już przekazałem. Proponowano przygotowanie projektu przez ten terminal.
tam, czyli dwa remont bezgazowy. Co to oznaczało? To oznaczało, że do czasu wyjaśnienia tych zastrzeżeń i wątpliwości, do czasu określenia, kiedy będą te projekty wprowadzane w życie, należy się trzymać z remontami. Powiedziałem w kwietniu panu Sączkowi, że zlecenia zostały na remonty wydane, w tym na remonty z tych chodników, które mają te zastrzeżenia. Prosiłem o zwołanie komisji architektury. Pan przewodniczący powiedział, że nie ma takich potrzeb. Po czasie okazało się, że nasze, moje zastrzeżenia podniesione w piśmie, ale także nasze zastrzeżenia podniesione na przykład komisji architektury były te same. Bo w piśmie NPWK wyraźnie stwierdzono, że jeżeli chodzi o sprawy remontów, to na terenie Krakowa, w tej dzielnicy pierwszej nie ma koordynacji. Czy państwo się pytali, że ja czy my występujemy w sprawach drugo, trzecio, czwarto rzędnych? Jeżeli jakiś operator ma nas wyręczyć gminę Kraków, dzielnicę, ZIK, zrealizowanie do znika, to należy, to dlaczego nie należy doprowadzić do tego, żeby to zrobić? Jeżeli ma coś problem i tam są bogaty, Taurum, Telion, Zakład dla Zbrojnych, to zostawmy im ten remont. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy prawie ulicy Rajskiej. W naszych środków, blisko 100 000 złotych, natomiast stała rajska była przewidziana do remontu przez logika. Moim zdaniem ten pieniądz, który mamy do wydania, jest to pieniądz dosyć skromny, trzeba powiedzieć każdej stronie. Jeżeli chodzi o sprawę zachowania pana Sędzika, uważam, że jako członek komisji rewizyjnej wciąż mają podwójne wymogi i standardy. Jeżeli chodzi o sterację wody, przygotowano przez komisję we wrześniu dwukrotnie. Wersja wstępna i wersja później, wersja całościowa wydawała mi się kompletna, ale później wymagająca się poprawy, ponieważ pan przygotował mi na przykład tekst. Przesesję się poprawić. Proszę pana przygotować listę rankingową. Czy pana zapewnienia, że ona będzie, nie będzie podlegała zmianom? Oczywiście doszło do jej zmiany. W sensie redakcyjnym później na koniec komisji przez gwałt na dzielnicy. Nie ma pan tego powiedzieć. Gwałt na dzielnicy w imię interesu pewnych prawa. Wszystko, co jest najistotniejsze. Pan jako przewodniczący popiera projekt komisji. Natomiast na sesji, już zaledwie godziny, zmienił pan tak dialektalne zdanie, że tego projektu przygotowanego przez komisję już pan nie broni. I co takiego się stało? Odnośnie tych standardów, które dla panu wziąłem. Uważam, że dobrym tonem jest wstrzymywać się w głosowaniach personalnych dotyczących konkretnych siedzib. Tak jest na przykład przy powoływaniu na stanowisko. Szeroko widzieliśmy, ale w naszej radzie to przykłady osoba powoływana na stanowisko przewodniczącego danej komisji wstrzymywała się od głosu. Moim zdaniem, na zasadzie komisji architektury, pan powinien się wstrzymać od głosu w momencie, kiedy był głosowany wniosek o pana pełni przewodniczącego. Pan tego nie uczynił, pan zagłosował za pozostawienie się tam. Nie wpuszczając w ogóle żadnych zarzutów. Jedno zdanie. Pani Wyszyńska przed chwilą przypomniała przy poprzednim druku to, iż bardzo długo trwała dyskusja na temat dodania do słów jednego zdania. Ta dyskusja trwała 40 minut. Zdanie logiczne, zasady wypływające z doświadczeń minionych kadencji. I pan Sęczek protestował, oponował. W końcu pan się ku temu przychylił, ale to trwało aż 40 minut. Dziękuję. Władza wyszła. Proszę Państwa, pełni się zgadzam z tym mową mówiła dyrektora Polski. Nie będę się powtarzał, tylko mam takie uwagi. Państwo reprezentujecie sprawę po prostu wyjazdu pana Sędzika ze swoją prezesją na ten okres. Dotyczyło to na pewno jakiegoś remontu tej ulicy. Inteligentnego radnego, bo powinno być to jasne. Kolega Natasia i kolega Wojciech Jakubowski, trzeba być zdrowo, że jeżeli dzwonią o dziurę czy jakiś znaki drogowy do pani Piotrowskiej, to oczywiście będą sprawy sprawozdania. Tu nie o to chodzi, proszę Państwa. Nie udawajcie, nie będziecie chcieli z reszty mówić. Druga sprawa. Proszę pana, Szanowni Państwo, kolegę
10 posiedzeń Komisji Architektury, 3 Pan nie uczestniczył. I w związku z tym nie ma Pan pełnego obrazu tego, co się dzieje na 7-10. No, to jest tylko 30%. Nieobecność. A kolego Michalski, wy 4 razy się zajmijmy się sprawą głosowania na żadne dalej nie mieszamy radnych. Nie odezwał się na to. Odpowiedział, ponieważ pan głównie nawet radnych nie kojarzy. Kojarzę, no zaczynamy. A to pomyliłem akurat, nie mogę. Dziękuję. Nie wystarczy. Zapiszę to do protokołu. No to proszę. Zgłaszając po prostu zamknięcie dyskusji. To samo to kolega Jakubowski. Zresztą kolega Jakubowski zgłosił po poprawkę, którą, przepraszam, to wszystko mówię. Ta poprawka wyglądała tak, jakbyście państwo pod stołem ustalili nową listę rankingową. No tam nie było żadnej dyskusji, mogliście przychodzić na komisję, tak nie było was, na komisjach, ani pani Kasia nie była, ani kolega z kolega Jakubowski też nie był. Nawet zrezygnował z komisji uczestnictwa w komisji i nie było kolega nie powiada ze względu na skandaliczną sytuację, która w tej komisji dzieje. Panie Kierowniczący, Proszę bardzo. Zresztą pani uczestniczyła w komisjach, ale i tak dyskutuje, jeżeli
Proszę Państwa, pan Kamiński, kiedy pan Jakubowski prosił o adwokację w stosunku do wypowiedzi Kamińskiego. To spotkanie z panią Piotrowską, które miało miejsce, które jest na własną, miało miejsce na moją prośbę, ponieważ dzielicie się na to wierze tych pogrodze. Zauważyliśmy pani się w pochwycie. Zadzwoniliśmy do pani Piotrowskiej, która była pierwszy w pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ja się zapytałem panią Piotrowską, czy może w najbliższym terminie się zjawić, to zobaczyć, bo szkoda tego kawałka. Pani Piotrowska była tak miła, że prosiła się mnie następnego dnia. I nie będę prowokował tego typu spotkań, bo żeby pan wierzył. Przepraszam, panie przewodniczący, nie będę prowokował spotkań z jednym z panią Piotrowską. Bo byłem tam prywatnie, ponieważ czy koło przewodniczący, czy przewodniczący może się na przykładzie podpisywać względnie na odbiorach i obiadach od ci, którzy biorą udział. To nie był obiad i nic nie podpisywaliśmy. To jest po drugie. Wnioskuję z pana pani Wysławskiej powiedzieć, że tylko pan może zgłaszać poprawki. Ja nie mogę. Ja nie mogę zgłaszać poprawki. To już tak daleko zachodzimy w absurdzie, że pan mi zarzuca to, że zgłosiłem poprawkę. Bardzo daleko idące wnioski. I doskonale pan wie, w jakiej sytuacji się poruszamy. Błędy są po obu stronach. Natomiast to jest bezwzględnie niechaj pierwszy i tak dalej. Jeżeli dochodzi notorycznie na komisjach i objazdach do krzyków na urzędników miejskich, również z gminy, przez różne strony, przez różne osoby, doskonale pan wie, o kim mówię. Mówię o panu Krzysztofie, żebyśmy mieli pełną jasność. Niedaleko pana Jakubowi, tu akurat pan był bardzo daleko, bo jest pan jedną z najkulturalniejszych osób, które ja się widzą. To ja popadł w mojej opinii bardzo daleko, ale nigdy sobie nie pozwoliłem na ciężkich prywatnych ludzi do pana syna, bo nie pozwala mi na to pomóc. Do dnia dzisiejszego miałem odpuścić skierowanie sprawy karnej przeciwko panu synowi. Dziś przekonałem się, że zrobiłem źle i puszczam tę sprawę do sądu karnego, ponieważ popełniłem błąd, wybaczyłem niepotrzebnie. I to jest na tej zasadzie, daj rękę, odrobią ci całą błąd. Dziękuję pani Wysławie i mam nadzieję, że pan doskonale zdaje sobie sprawę, o czym teraz powiedziałem. Bo rękę zdawać można do sądu 33 razy, a 34 najbardziej krzywdzący człowiek, który nie wytrzyma. Ja to dziwnym prawem nigdy nie był z panem Cecilem, a z nim to nigdy nie radzę, nie są za wszyscy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale adwokat chciałbym zapytać pana Wysławskiego. To tą rękę do rozwoju nie zarazu się radno musiało to. Jeżeli chodzi o tłumaczenie się panu wyjazdu, to oczywiście nie musi pan protokołu straty do wyjazdu mówić. Tylko chodzi nam o informację, która po prostu została odkryta. Nie wiadomo, czy się tylko pojechali państwo, tylko tą jedną dziurę oglądać. Niepotrzebnie, że nie mamy osób z naszym przystanku. To jest jeden trend.
Komisja Dyscyplinarna powołana również w uregulowaniu paragrafu 29 statutu Gminy w związku z paragrafem 38 regulaminu Gminy. W związku z tym mam zapytanie do projektodawcy tej uchwały, dlaczego wobec tak mocnych uzasadnionych argumentów typu nieprzestrzeganie statutu regulaminu nie została sprawa skierowana, nie został skierowany do zarządu wniosek z powołanie Komisji Dyscyplinarnej za rozpatrzenie tej sprawy. To jest główna moja wypowiedź i sądzę, też na tym powinniśmy poprzestać. Zgłaszam dwa wnioski formalne. Pierwszy o zamknięcie dyskusji, a drugie o głosowanie. Dziękuję za wypowiedź. Wniosek o głosowanie imienne wpłynął. Wniosek o zamknięcie dyskusji. Życzę Państwu osoby, które się do tego czasu zgłosiły. Zgłosiłem się ja, Pani Wyszyńska i Pan Rosna. Pan Rosny się zgłaszał jako ostatni. Do tego czasu zgłosiły się trzy osoby. Głosujemy wniosek o zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest za zamknięcie dyskusji? 13 osób jest za zgłoszeniem. Kto z Państwa jest przeciw? 5 osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osoba przeciw. 13 osób za, wnioskiem 5 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Dyskusja została zamknięta po wypowiedzi ostatniego, czyli pana Rosnego. Proszę Państwa, teraz ja się zapisałem, Pani Wyszyńska, Pan Rosny i Pan Rosny. Szanowni Państwo, Komisja Architektury jest, jak już słyszeliśmy to kilka razy, specyficzną komisją, ale ja będę się tylko koncentrował na projekcie uchwały. I powiem, że pan Sęczek, zaangażowanie pana Sęczka jest prawdopodobnie duże. Funkcjonowanie komisji, funkcjonowanie architektury, infrastruktury komunalnej, współpracy z IKID-em, z każdym z inspektorów, zapraszanie gości, projektantów, którzy przychodzą na daną komisję, którzy mają prawo odpowiadania na wszystkie pytania, w związku z tym ten czas się wydłuża. Są WZ-ki, są różne inne rzeczy, na które przychodzą goście i należy tych gości wysłuchać po zadanych im wcześniej pytaniach. Gdyby tych pytań nie było, ci goście nie mieli na co odpowiadać. Jedynie by zreferowali swoje po prostu przedsięwzięcie. Powiem tutaj, ja dlatego uważam, że pan Sęczek poświęca aż zbyt wiele czasu swojego na funkcjonowanie komisji i działalność w Radzie. Dlatego trudno mi przyjąć takie coś, że ostentacyjnie marnuje czas członków komisji. Proszę Państwa, są komisje, które trwają po 5 minut. Macie świadomość tego, bo 10. A są komisje, które trwają 4 godziny. Dlatego, że tematyka i chęć dowiedzenia się o pewnych rzeczy rozwija się nie rytmem sesji, że każdy tam ma, ten regulamin jest z jednej strony dobry, z drugiej strony zły. Nie każdy formułuje swoją myśl i jest skręcił lapidarium, jak to było w starożytnym Rzymie, tylko się po prostu nie ma możliwości wypowiedzenia się w sposób zwięzły, ale nie znaczy to, że ten człowiek nie formułuje prawidłowej myśli czy prawidłowego pytania. Dlatego uważam, że od naszego czasu należy spuścić jakąś zasłonę miłosierdzi i pozwolić ludziom wypowiedzieć się klarownie w sposób potrzebny do ich temperamentu i osobowości. Jestem przeciwny tej uchwale, dlatego że dlatego jestem przeciwny tej uchwale, że ona jest spowodowana argumentami, tylko emocjami. Dlatego, że po liście, zmianie listy, rankingu listy, bo lista nie została zmieniona, wszystkie ulice są na tej liście, tylko kolejność została zmieniona tych ulic, padł ten wniosek.
ci państwo przeprowadzili od początku pewnego rodzaju rzeczy, jakoś nie wnieśliście takiego projektu, natomiast klub starszego jest po prostu tylko i wyłącznie, według mojej oceny, odpowiedź na zmianę dystrybucji. Jeszcze raz podkreślam, że po prostu zaangażowanie pana Sęczka jest naprawdę dobre do dziwu w komisję i z dużą tolerancją patrzące na wszystkich środków komisji, których wypowiedzi są, tak jak powiedziałem wcześniej, w dłuższym czasie, krótszym. Czas komisji nie tworzy się z samego prowadzenia, ale z wypowiedzi uczestników komisji i gości zaproszonych. Jest czas, tematy są bardzo ciężkie, tematy są duże, można podzielić komisję na dwa posiedzenia i dogłębnie badać pewnego rodzaju. Jeśli chodzi o na przykład wózetki, jeśli chodzi o to, chcemy wiedzieć, co to jest, pytamy, odpowiadają ludzie, czas rośnie. Więc nic nie mam do powiedzenia, ale oddaję głos pani Wyszyńskiej w tej chwili, później pan Rosner. Proszę państwa, ja oczywiście wspieram te wypowiedzi moich kolegów radnych dotyczące osoby pana Sęczka. Natomiast ja mam jeden zasadniczy zarzut do pana przewodniczącego, który zakpił sobie z nas, organizując ostatnie zebranie komisji przed już właściwie w trakcie działania sesji poprzedniej, gdzie dokonywaliśmy poprawek i pan Sęczek głosował zgodnie z tymi poprawkami z komisją, jednocześnie wiedząc, że za chwilę będzie głosował przeciw. Czyli to jakby było wszystko przygotowane. Więc albo nas traktuje poważnie, jako członków komisji, albo urządza taką parodię. W ten sposób nie należy kpić z radnych. I tu nie ma żadnego wytłumaczenia w tej sprawie. Bo jeżeli wiedział, że za chwilę będzie zgłoszona poprawka przez pana Kubowskiego i on będzie głosował za tą poprawką, bo musiał być z nią zaznajomiony, to po co zwoływał to fikcyjne spotkanie, to zebranie komisji? W ten sposób się nie postępuje. Wracając jeszcze do ostatniej sesji, do tego punktu listy randkowej, ja jestem na tą czwartą kadencję. Czegoś takiego po prostu nie było, chociaż też były i opozycja, i różne ciężkie sprawy. Natomiast to, że państwo, uważając swoje wnioski formalne o zamknięcie dyskusji nad poprawką i nad całością uchwały razem z tą poprawką, dopuściliście się zamachu stanu na demokrację. Na to, co się w tej razie dzieje. A bez głosowania po prostu przegłosowaliście własną wizję i styraminą. Kiedy nic nie stało na przeszkodzie, żeby przedyskutować tą wizję. Ale to zwróćcie panią do ustawy, proszę, pani Wyszyńska. Ja nie wiem, co się po prostu, czy nie jesteśmy w stanie razem współpracować, czy państwo będą w dalszym ciągu stosować taki dyktat, bo to jest dyktat. To jest zabranie głosu opozycji. Myślałam, że do tej pory działamy dla dobra dzielnicy i że jesteśmy w stanie nad wszystkim dyskutować. No więc właśnie po ostatniej sesji okazało, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim dyskutować, ponieważ większość zamyka usta opozycji. I dlatego jestem za tym, żeby pana Sęczka odwołać ze względu na to, że za kimś z nas jako członków komisji poprzez to zebranie przed ostatnią sesją i wtedy głosował za chwilę głosował już przeciw. Czyli doskonale wiedział, jaka była poprawka do tego głosowania. Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział Żąkowski, ale robi się o marnowanie zarzutu wobec pana przewodniczącego Sęczka, marnowanie czasu radnych. Jesteśmy tutaj dla mieszkańców i dyskusja jakakolwiek nie jest marnowanie czasu. Natomiast obrażanie zaproszonych gości, jak miało miejsce na przykład gości z ulicy Krupniczej przez pana
spotkaniu z przedstawicielami operatorów, którzy mieliby za miasto wyremontować chodniki. Na tymże spotkaniu również, już wcześniej wspomniany pan, doprowadził do takiej zadymy obrażania, że goście zaproszeni po prostu wyszli z niesmakiem i ten czasem do tej pory się po raz nie odezwali, więc no, ciężko jest współpracować z kimś, kto się obraża. No i chcę jeszcze się odnieść do kwestii, do pan Wiesa, panu, na temat złożenia wotum separatum. Chciałem zdementować tam wielotne kłamstwo. Zostałem pomówiony, że nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji, a to jeszcze nie tak. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział pan Krzysztof Maru, nie mówić o tym, że jest jakiś podział na koalicję, opozycję i tak dalej, to chciałem panu uświadomić, że większość komisji architektury ma tak zwana opozycja, którą się pan ma. Więc proszę się nie dziwić, że niektóre projekty tejże komisji, przegłosowane głosami właśnie tejże opozycji, o czym ja wspominał, mogą się, że tak powiem, inni radni z tym nie zgadzać. To wszystko się dziękuję. Dyskusja z Rokiem, więc nie bardzo dobrze. Na końcu proszę o operator, który się popytał, że potrzebne jest na logikę.
minister pan pytania i pan często podnosząc głos, bo możemy się przeczytać i możemy trafić do wyobraźni, do refleksji, czy to jest uzasadnione. Pan Baron, jeszcze paru zarządów od pana Baron. Proszę państwa, to jest kleju z poroni dzielności. I państwo macie zarządu od pana Barona o to, że ten wywiany sprawia wiele spraw. Który pan Baron? Poprzedzał się to, że pan Baron. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Są tutaj na całym agencji poprzednich dyrektorów radnych, nawet członkowie zarządu, którzy praktycznie w ogóle zabierali głos. Są tacy tutaj teraz. Zabierają głos. Poprzedni kadencji nie da, polityki zarządu w ogóle do pracy nie się wróciła. Przez długi czas. Pani Merowa. A czy może o czym rozmawiamy w tej chwili? O projekcie uchwały czy o poprzedniej kadencji? Tak się zdarza, że mamy czas. Więc to chodzi o uwagę, mamy czas.
ale o wyłączanie radności nie chodziło mi o sytuację, w której zaraz po zakończeniu dyskusji wyprasza tych ludzi. Mówił, dziękujemy Państwu, my to funkcjonuje i to nie jest kłamstwo, bo to tak faktycznie wygląda. Tu chodziło tego typu wyłączanie jawności. To wypraszanie gości na to, jak my będziemy później procedować na WD. I to się zdarzało przez kilka miesięcy. Zeszłego roku, ale na to trudności protokołować. Ja rozumiem, że są trudności protokołować, ale to tak nie przewodniczący, bo nie rozumiem, ale proszę Pani Przewodnicząca, ja chcę odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zostały zadane. Są trudności, jeżeli są trudności protokołowane, to przewodniczący powinien poprosić członka komisji, żeby mógł pomóc zrobić, żeby mógł pomóc ja mogę wnioskowi krótko wyjaśnię i wytłumaczę panu sędziowi, naszym kolegom posługiwanie się językiem polskim. W języku polskim jest dopuszczalna forma taka, że pobyt ma charakter domyślny, jeżeli na początku zdania wielokrotnie to nie jest proszę pana o to pytanie, pan będzie przerywać w tym momencie. I to znaczy, że chodzi o pana sędzia. To jest proste. Logicznie, że ktoś kończył liceum, to nie. Jak chodzi o trudności protokołowania, no to pan sędzia może poprosić kogoś z komisji, żeby mu pomóc protokołowanie. Jeżeli nie chce tego uczynić, no to powinien sam to robić. Jeżeli tego nie potrafi, tego, to może sam powinien zrezygnować z bycia przewodniczącym komisji. Bo ja widziałem kilka protokołów. Ja się z tobą staram szacunkiem. Czy to jest odpowiedź na jakieś pytanie? Na to znowu powołanie, że pan sędzi do łatwo układa wszelkie starania ze strony pana prokuratora. Że dokłada wszelkie staranności do tego, że dobrze to dokonuje pracę w komisjach. Niestety tak nie jest. Widziałem kilka protokołów wprowadzonych przez pana sędzia, różnego rodzaju szlaczki i różnego rodzaju szkaleczki, które mają coś wnosić. Nie idzie się z tego wyznać. Legendy czy to są pan dał spodzić przed ostatnią rzecz dotyczącą uchwały. Rada mówi, że to zmienić. To prawda, że rada to wszystko zmienić. Ale nie powinno się to odbywać w taki sposób, że jest zamykana dyskusja. Bo ja rozumiem, że jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Można go zgłosić przed faktycznym ratunkiem cywilizacji. Tak mi faktycznie jest zapisane. Ale jest również roka ślubowania, w której jest napisane, że radny powinien pracować i ślubuje, że będzie służył rzetelnie, będzie pracował rzetelnie i uczciwie, a składanie wniosku przed rozpoczęciem dyskusji to jest nieuczciwe. Przemyślony tego, bo może w przyjemnie nie, ale w moim. Teraz pani Zarzyńska pani zanegowała pani w ten sposób, że ale gdzie jest odebranie głosu? Zrobiła pani ten sposób, że tak się była pani rada, omisja, dyskusja w punkcie porządek obrad trwała 40 minut. Uważa pani, że to jest niedopuszczalne. Ja też uważam, że to jest niedopuszczalne, ale
pan sędzia, czyli pan przewodniczący nie dopuszczał możliwości składania wniosków formalnych przez ten czas do porządku obrad. Ja tego nie podnosiłem w uzasadnieniu do projektu uchwały jako działanie niezgodne z prawem, czyli niezgodne ze statutem tego, bo jako ja podnosiłem najważniejsze, a nie jakieś dla uczniów drobniejsze. Przez kilka miesięcy zdarzało się tak, że nie można było zgłosić żadnego wniosku formalnego do porządku obrad, czyli nie można było zmienić porządku obrad. Pan sędzia przychodzi z określonym porządkiem obrad i nie dało się tego w żaden sposób zmienić. W związku z tym wystąpiłem o taką, ja mam wszystkie te opinie prawne, wystąpiłem o taką opinię prawną i jak zaświeciłem panu sędziowi w oczy tą opinię prawną, no to on nagle zmienił zdanie, że jednak może. Mimo, że to wprost ze statutu wynika, że każdy radny może zgłosić poprawkę do porządku obrad. I potem komisja to przeprosiła. U nas przez wiele miesięcy tak nie było. Proszę pan, ja sobie nie uzupełnię prawa do, złomyślnego prawa do składania poprawki, ponieważ ja do projektów komisja architektury, który wychodzi, komisja architektury prawie wyłącznie nie składa poprawki. Ja ewentualnie poświęcę. Natomiast ja pani teraz pan Jakubowski zarzucał mi, że śmieje się, że z inspektorów z ICIP. Tak, nie było pytanie. Pani przewodniczący, ja nie zadaję pytania panu Baronowi. Ja bardzo proszę, żeby pan Baron odpowiadał na pytanie zgodnie z regulaminem. To jest tego rodzaju pytanie. To nie było pytanie, panie przewodniczący. Proszę o otrzymanie się regulaminu pana Jakuba Barona. Pan się odnosi do odpowiedzi, a nie pytań, do wypowiedzi, a nie pytań. Proszę pana, żeby ja proszę, żeby radny Baron odpowiadał na pytania, a nie na wypowiedzi, proszę panie przewodniczący. Wniosek formalny. W tym punkcie nie można składać wniosków formalnych, zgodnie ze statutem. Ja proszę, żeby pan przewodniczący, panie przewodniczący, ja proszę, żeby pan radny Baron trzymał się regulaminu, bo jest łamanie regulaminu, bo spoczywanie na wniosku wodną wypowiedź, nie zadali żadnego pytania panu Baronowi. Jest już 30 minut. Pana Baruna, no to już troszkę zabudę w trakcie jednego punktu, proszę państwa. Godzinę 10 rozmawiamy. Powiem tak. Ja nie zadawałem pani przewodniczący panu Baronowi pytań. Pan Baron zgodnie z regulaminem może odpowiadać na pytania, nie zarzutem na zarzut odpowiada się w sądzie. A tu się odpowiada na pytania zgodnie z regulaminem, który pan Baron przytoczył. Pan Baron przytoczył regulamin, którego teraz się nie trzyma. Wnioskuję panie przewodniczący o odebranie panu Baronowi głos, ponieważ łamie regulamin. Nie odpowiadając na pytania. Ale to nie jest zdanie do Wącika, już się stwierdzi, że mamy regulamin. Żeby to stwierdzić, to musimy wstąpić zdanie. Tak, że to się stwierdził. To nie jest. To nie jest. Sam pan przytoczył, proszę szczerze, bo sam pan przytoczył, że odpowiada pan na pytania zadane. Wszystkie pytania, które zostały zadane, zapisałem sobie. Chcę teraz odpowiadać, że nie zadałem takiego pytania, nie jak mówi pan Baron. Jest to nieprawda, jest to nagrane, może to otworzyć. Teraz chcę nie otworzyć nagrane. Padło takie pytanie, czy nie ma? Jeżeli pytania nie było, to nie ma odpowiedzi, to nie ma odnoszenia się do dyskusji.
prosimy o dyskusję, ale na zasadzie ad vocem. Ale jakie to pytanie? Proszę powiedzieć, jakie pytania zadano panu w czasie procedowania tego punktu? To ma wszystkie pytania. Pytania. Pytanie. Proszę odczytać te pytania. A nie podsłania. Nie. To już kluczowy moment, w którym nie ma sensu. Jaki kluczowy moment? No moment, kiedy pan nie pozwoli odpowiadać na zagadnienie. Żądam, żeby pan udowodnił, że zadałem takie pytanie. Jest to nagrane, możemy to sprawdzić. Pan teraz mówi nieprawdę. Nie padło z mojej ust takie pytanie. To jest nieprawda. Ja się tak zapytałem. No to już nie. 3 minuty już mamy. Jeszcze raz proszę dalej wspominać to, dlatego że skoro przedmówca twierdzi, że takiego pytania nie zadał, to możemy to sprawdzić, zrobić przerwę, sprawdzić, czy to było w formie pytania, czy coś ze stwierdzenia. Bo to jest dwie różne rzeczy. Mogą być stwierdzenie przez przedmówca, że stwierdził coś, ale nie zadał pytania. Panie Przewodniczący, inaczej z innej strony zaczniemy, żeby wyjść z tego wszystkiego. Kto zadał pytanie z przedmówców? Skończyliśmy już do tych osób. Czy pani Tylek zadała pytanie? Tak, zadałam pytanie. Dlaczego nie ma wniosku o komisję dyscyplinarną? Dlaczego wniosku o powołanie do radnej komisji dyscyplinarnej w związku z tym, że dziękuję. Proszę odpowiedzieć, jeśli pan chce. Nie musi pan odpowiadać, jeśli pan chce, na pytanie, które zostało zadane. Otóż żadnych jakichś przeszkód, że on nie znajdzie.
czym jest nastawienie? No bo w pierwszą kadencję. W związku z czym? No niech razy może jest to wstanie tak krótkim właśnie o panu. To nie jest podstawowy zarzut. Podstawowy zarzut do przewodniczącego Senyka jest taki, jak to wniosła pani Krzysiewska, że zwołał policję architekturę na uprzedzeniu. Na tej komisji głosował za poprawkami, przedstawiony przeze mnie i posłużę się na koniec taką jak długo jeszcze radny Sędzku będziesz tam udzielał naszych jednostek. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Wniosek od pani Tylek i od radnych. Także zgodnie z procedurą podpisałem, że najważniejsze, kto się podpisał przed osobą, to jest historia. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, chcę przyznać się na salę. Wracamy do... Proszę Państwa, dlatego cały materiał, żebyście Państwo wysłuchali, to czy rzeczywiście Pan Krzysztof nie miał możliwości mówienia, czy rzeczywiście Pan odbiera mu głos i nie odezwał się już po tym wszystkim. Uważam, że niestety mija się z prawdą. I dlatego zabrałem tyle czasu Państwu. W przyszłości bardzo bym prosił, żeby osoba zainteresowana sama przejrzała materiał, wyciągnęła te 5 minut z tego materiału, gdzie takie coś padło, i przedstawiła Radzie, żeby nie marnować Państwa czasu. Nie było takiej innej możliwości, więc zastosowałem takie coś, za co Państwa przepraszam za ten czas zajęty, bo to było 1,5 godziny. Tego typu dopisanie do protokołu nie sprostowanie, które jest. Poddaję pod głosowanie Radzie, bo każdy Państwo się zapoznał z materiałem. I dlatego przystępujemy do głosowania. Czy mogę zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, no to było pewnego rodzaju zemsta. Przepraszam za takie wrażenie, bo mogliśmy odczytać te ostatnie minuty. Tu nie chodziło o formalne odebranie Panu radnemu głosu, tylko uniemożliwił Pan mu odpowiedzi na zagadnienia. Kolega, przepraszam, Pan Wojciech Jakubowski cały czas przerywał i domagał się odpowiedzi na pytania konkretne, a Pan po prostu nie potrafił zdyscyplinować go i powiedział, bo co innego jest odpowiedź na pytania, co innego jest na zagadnienia. Zagadnienie jest szerszą sprawą i to nie chodziło o to, czy odpowiedź na pytanie to jest takie, czy na przykład baron jest łysy. Pytanie jest proste, jest nie łysy, ale odpowiedź na to, na pytanie, na zagadnienie, czy dokonał jakiegoś przekrętu, to jest sprawa po prostu szersza i na to nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć. Nie było takiego pytania.
na zagadnienia. Były zagadnienia do tego rodzaju. Pan na przykład nie ma pan, że nie było pytania. Znowu my jedna razem wszyscy. Nie rozumiecie, bo panowie, niestety. Jedna rzecz, referujący zagadnienia przedstawiając projekt uchwały. Uzasadnienie, zagadnienie. Po skończeniu. Może i po co jeszcze raz na te zagadnienia ruszać, które je przedstawił już w uzasadnieniu projektu uchwały. Ale może być seria pytań, które dotyczy tego, co przedstawił w uzasadnieniu. Więc to jest jedna rzecz. Że nie, ja nie wykluczam, że raz na początku referowania uchwały są przedstawiane, jak powiedziałeś, zagadnienia. I na końcu jeszcze raz zagadnienia, przecież to te same zagadnienia są. No nie właśnie te same, bo zagadnienia dotyczyły właśnie, panie przewodniczący, dyskusji, bo były poruszane dyskusji, były po prostu... Ale w tej chwili, wiesz, mówisz, bądźmy szczerzy, mówisz w tej chwili o zdyscyplinowaniu przeze mnie tych, którzy przerywali referującego, prawda, czyli mówiącego. Natomiast wyraźnie jest napisane, co ja jeszcze raz przeczytam, w trakcie udzielenia odpowiedzi przez referenta projektu uchwały radnego Krzysztofa Barona na zagadnienia dotyczące odwołania przewodniczącego Komisji Architektury i Infrastruktury zajmowanej funkcji, został odebrany mu głos z naruszeniem paragrafu 14 punkt 1 regulaminu dzielnicy pierwsze miasta Krakowa na wniosek radnego Jakubowskiego przez przewodniczącego sesji Rady Miasta. Odnoszę się do tego, co napisałeś, a nie do tego, co w tej chwili mówisz. Więc to, co napisałeś, dlatego państwu przytoczyłem materiał, czy komuś, czy odebrałem głos referującemu projektu uchwały. No widzę, że nie dojdziemy do porozumienia, czy chcesz zmienić treść tego, co napisałeś? Zmieniałeś 4 razy. Zmieniałem 4 razy, ale to nie znaczy, że teraz musimy o tym dyskutować. Takie ostateczną decyzję pytałem się, czy zmienić jeszcze raz, powiedziałeś, że już nie. No więc. Ale nie musimy o tym dyskutować jeszcze raz. Ponieważ paragraf był zacytowany, zacytowałeś paragraf taki, że miałem prawo odebrać, bo ktoś narusza powagę sesji. A później ten paragraf był istotny. Odnoszę się do materiału, który otrzymałem od ciebie. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Czy przyjąć po prostu to stosowanie do protokołu? Pan Jacek Balcewicz. Nie. Pan Krzysztof Baron. Za. Proszę? Za. Pan Baron Wiesław. Też. Pan Baron Tomasz. Przeciw. Pani Kociewicz Kalina. Przeciw. Pan Jakubowski Wejcie. Przeciw. Pan Krasnokiewicz Wejcie. Nie będę udziału w głosie. Pani Krok jako przykatarzyna. Przeciw. Krzyczkowski. Przeciw. Miszalski Aleksander. Przeciw. Pan Rafał Nowy. Przeciw. Pan Orski Marcin. Za. Pani Pitner Jadwiga. Za. Pan Rosna Michał. Przeciw. Pan Sęczek Polgier. Przeciw. Pan Skoruda Michał. Przeciw. Pan Szymra Maciej. Za. Pani Tylek Anna Maria. Przeciw. Pan Wodarczyk Bogumił. Przeciw. Pani Wyszyńska Elżbieta. Za. Pani Zarzycka Rzeźnik Barbara. Przeciw. Za 6, 14, przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Panie Przewodniczący, w takim razie to jest po głosowaniu. Nie biorę udziału w głosowaniu. Aha, nie brałeś udziału. To jest po głosowaniu, to jest w związku z tym. To jest dla mnie dobrze. Co się dzisiaj odbyło. To jest panie przewodniczący, to jest po głosowaniu, w związku z tym ja mam prawo do 2 minut, składam votum separatum, bo uważam, że został mi faktycznie odebrany głos. Może się pan ze mną nie zgadzać, ale na podstawie paragrafu 14 ja mam prawo udzielić odpowiedzi na zagadnienia. Nie miałem prawa udzielić na zagadnienia poruszane w dyskusji przez radnych Jakubowskiego, Rosnera i panu Zarzyską Rzeźnik. Ale nie potem to całe zdanie. Potem się do tego ustosunkowałem w formie oświadczenia na piśmie. Więc składam jeszcze raz votum separatum, że coś takiego nie odchodziło kiedyś. Znaczy, odkąd ja 2 lata jestem
radnym i przez te dwa lata czegoś takiego się nie zdarzyło i to jest niedopuszczalne, żeby odebrać referentowi w praktyce głos, jak on chce odpowiedzieć nie tylko na pytania, ale na zagadnienia poruszane w dyskusji. Ja z pamięci... Nie odebrałem głosu. Dobrze, ja mam dwie minuty. W związku z tym, pan Rosner, ja z pamięci powiem pewne rzeczy. Pan Rosner podniósł sprawę, że radni opozycyjni mają jakoby większość w Komisji Architektury. To jest nonsens. To nie jest nawet idiotyzm, to jest debilizm. Bo jak można stwierdzić, że na 10 członków komisji, gratuluję panu. Pięcioro jest opozycyjny, można twierdzić, że oni mają większość. I to jest zagadnienie poruszone w dyskusji, a nie pytanie. Ja się chciałem do tego odnieść. Wówczas na sesji zostało mi to uniemożliwione. W związku z tym składam wotum separatum. Dziękuję, złożę to oczywiście na piśmie. Proszę Państwa, proteja zamknęliśmy, że wtórujemy dwa wotum separatum pana Krzysztofa Barona, który odczytał co najmniej na fakt, że należy mieć pierwsze Stare Miasto podczas 24 sesji odesłałem w budowności projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie lokalnych wydanych kulturalnych w 18 zawiązywy z niewielką kwotę 3 miesięcy, mając uchwałę, że chcę zainteresować się w tym 155 Stare Miasto 3.1. Jestem wzruszony złożyć zdanie o tym kwestii. Projekt wyżej wymienionej uchwały nie mógł się śmieć i zapewnić ze strony części radnych, iż pieniądze na powstanie stycznia będą się znają. Oraz na przemian wyjaśnień złożony przez referent pytania o odrzutowe wszystko został zdjęty z porządku obrad i być może odłożony ad acta. Niniejszym demokracji sprzeciw wobec tego postępowania nie liczącego między innymi w tym zdaniem, że się choćby tylko zwykle bliskim wszystkim treści. Jest to wymiarać już o treści ciekawsze. Takie wotum separatum. Tak, to ja załączam to protokołu. Natomiast wpłynęło pana oświadczenie, wygłoszone wystąpienie podczas 23 sesji na dzielnicy. Przekazane do protokołu na piśmie. Jest bardzo obszerne to. Tego, ponieważ to nie było wygłoszone, to nie to było, nie to jest. No to ja dzisiaj to samo złożę. Z pewnością odczyta je pan dzisiaj oświadczenie. Dzisiaj nie odczytam oświadczenia. Wniosek formalny o załączenie tejże wypowiedzi do wotum separatum. Załączenie tej wypowiedzi. Wniosek formalny, załączenie stenogramu z wypowiedzi pana Krzysztofa Barona do radnego Krzysztofa Barona do wotum separatum. Forma i treść była obraźliwa dla radnych. Stenogram wypowiedzi związanego z wotum separatum po głosowaniu, żeby był dołączony do protokołu pan radny, tak? Czyli te dwie minuty, które pan Krzysztof mówił, żeby to było dokładnie w protokole literalnym. Nie ma czegoś takiego, że pan nie wie, że ja zamawiam stenogram wypowiedzi. Stenogramu nie ma. Nie ma takiego punktu w regulaminie. Każdy może napisać, co uważa, wygłosić, tak, dołączyć, albo ewentualnie... Dobra, to zgłosimy mi na następnej, przed następną sesją. No bo ja tego nie mogę interpretować. Proszę Państwa, protokoły zostały przyjęte. Przechodzimy do pracy zarządu. Zarząd przy spotkaniu agencji na posiedzeniu sesji się uchwała, by się zabrać spotkanie. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu na Komisji Urzędowej Rady Miasta. Udaliśmy pozyskać dla przedsięwzięć dzielnicy, Tak, się do widzenia, tak, potem nie ma.
Proszę o